Sprzątajcie. No tu panik. Dobra. Idziemy dalej. Już tu masz te wszystkie pomieszczenia. Tak, był drugi dalmierz. I ty mi schowałeś. Gdzie pani? Idę, idę. Idziemy do góry. Idziemy na samą górę. O kurde. No i dalej. Jak tu stromo. No. O, przepraszam. Nie szukam tego, ja tak idę prosto za tobą, żeby się nie rozmawiał. Świecę pani też. Bo tam idę, a pani nie świecę. No widzę. To jest na pamięć. No to widać, że pani tu często przychodzi. No. O. Jesteśmy na górze. Trzeba powoli, żeby nie spaść. Jesteśmy na górze. Jeszcze. No. Trzeba uważać, żeby nie spaść. Dobra, wchodzimy. Może wejdę w górę, ja już nie mam kondycji. Dobra. Już pani tyle się nachodziła w życiu. Już mi się nie chce tutaj łazić. Ojeju. Woli wchodzę. O, jestem na górze. Fajnie to? Tak. O, tutaj jest coś. Podzielę. To podzielę jest, nie? Ruina. To jest dalmierz. Jeden z czterech. Mhm. Plus bunkier, który jest na dole, nie? Mhm. O, widzę właśnie. I to wtedy się wchodzi. O, widzicie, tutaj jest, tak? Zaraz tu przejdziemy. Dobra, kółko nie będę robić. Idziemy tutaj. To jest jeden z dalmierzów, jak tu jest pokazane. Zrobimy osobę. O, tutaj. Dobra, idziemy. Teraz schodzimy. No tylko powoli. No tak uważam, że telefon mi nie stoi. No to telefon, aha, bo w ręku masz. Ta, no bo nagrywam, nie? Zawsze tyłem. Od razu na kanał. Zawsze tyłem schodzisz. Bo niechcący wyłączyłem. Latarka się pali, pali. Okay. I tutaj tyłem. Idziemy po schodkach takich. Tak drabinki w szkole do ćwiczeń. Ja tak patrzę, bo tu dzisiaj nie ogarnę, więc bardzo by mnie dzisiaj poświeciły. Aha! Poświeciłem. Razem. Po tych schodach zawsze tyłem schodzisz. Dobra. Może są takie prostatki, nie? Mhm. Chodzimy też tyłem. Uwierz mi, że w Helu są straszniejsze miejsca. Słucham? W Helu są straszniejsze miejsca. Powiem pani, że u nas w tym też miejscowości były takie opuszczone. No nie wiem, jak to się stało, ale jak byliśmy, no to parasolka była na dole, a później się na górze znalazła. Bez jakiegoś powodu. Po tych bunkrach naprawdę można się nachodzić. Tu jest wiele przejść. Tutaj przechodzimy jakby z drugiej strony. Jeśli weszli tym wejściem. Nie? Idziemy. Jest. To są takie pomieszczenia. Tu były ubikacje, były toalety, była taka przepompownia powietrza. O, szczekutka starodawna. No. Idziemy, wejdziemy. Śmiało. U nas to zawsze. Powinno gdzieś być prycze jeszcze stare. U nas to zawsze w tym. Wiesz? U nas to panią zawsze już bezdomnie to zamieszkają, nie? Takie pomieszczenia, takie tak.
Musiała być przy pompowni powietrza jakaś, bo tutaj by było za duszno, wiesz? Mhm. Jakieś są dziury. Tu chyba wyjście jest. No, z drugiej strony być może. Idziemy z powrotem. Bo ktoś musiał biec dookoła. Tu nie. Tu chyba też nie. Tu jeszcze. No tu jak zimno, fajnie, chłodno. No. Idzie się zabić troszkę. Tutaj też pewnie gdzieś sobie jakieś, wiesz, te wszystkie mokre. Swoje kontakty, nie? No, mokre no, wszystko. Tu jest mokro, taka wilgoć. To duża. Nie pamiętam. O, wiesz, ktoś sobie zrobił jakieś legowisko widocznie. Ale tu musiała być pompa jakaś wody i powietrza, ponieważ tu musi dochodzić powietrze. Musi być pompowane. No. No tak to by nie było tego. No. Tutaj jeszcze jest coś. Wiesz, w latach 70. jak tutaj było wojsko. O, rzędnik jeszcze stary. To jak tutaj było wojsko, no to niestety oni tutaj cały czas urzędowali. No tak. Siedzieli tutaj. Było troszeczkę odnawiane, nie? Siedzieli po prostu. Później się opuścili. No. Tutaj byliśmy? Nie wiem. O, tu się chyba zgubiliśmy troszkę. Nie, tam jest wyjście. Tylko tak patrzę, tu, aha, tu była toaleta. Widzisz? O. Uważaj. Tu były ścieki. Aha. O, a tu są te pompy. A tu była toaleta. Mhm. I tu są te pompy. Tak, tu są te pompy. A to się nie kręci? To chyba się kręciło takimi rzeczami. Jest to na pewno. Mechaniczne. O, tu jest chyba. Nie. Już rdza. To chyba będzie to zautomatyzowane, wiesz? No, to jest automat. Nie wiem, na jakiej zasadzie. Bo w niektórych to jest takie, że powietrze się ręcznie kręci, nie? Na których... Nie, to musiało być jakoś to zautomatyzowane. Bo to nie jest jedyne takie miejsce. A tu kamin. Chyba czy coś. Nie wiem. No, żeby się pani nie wywróciła. To, może na te dziury. Tutaj jeszcze nie byliśmy. Tu pani się zagubiła, tutaj jest wyjście. Tu? Tak. Tutaj pójdzie jeszcze? A, tutaj nie wyszliśmy. Po prostu. Tak. To jesteśmy do tego wyjścia. I tu. Tą stronę. A to z powrotem. A tam misjemy? Możemy iść. Musimy nagrać w sumie. Ruiny, szkoda, że mamy tutaj tak to wszystko. Nie wiem, co to jest. Jakaś skrzynka. Skrzynka prądowa. O, już idziemy. Jakiś magazynek mógł być. Może. Na broni czy coś. No. No i na koło wyjdziemy. Tak. Z drugiej strony wchodzimy. Dobra. O. Idziemy górą. Idziemy górą. Jeszcze tak nagram to wszystko. Zobaczcie. A tutaj co to mówiłem? Co wyjście co tu jest? Po drabinkach. No. Jest po prostu zamknięte. Tak, bo widocznie jest niebezpieczne. No to wszystko na pewno ludzie, nie? Rozwalili tak, panią. Ludzie. Po prostu to ludzie wszystko potwierali, to było wszystko zamknięte. Pod ziemią, nie? No, o, tam jeszcze coś jest. Tam masz następny obiekt. O. No, tu było jakieś wejście. Powinni zasłonić, wiesz? Podziemne. To jest tutaj mnóstwo. I tutaj też można wejść na samą górę pewnie. No trochę filmiczek będzie długi. Tu jeszcze bunkier jakiś. Grzebek chyba. To jest. Się nie mylę. No to jest takie. Graffiti. Miejsce na graffiti. Dobra, tam można wejść. Tylko jak widzisz, schody są, nie mógłbyś mieć telefonu przy sobie trzymać. Na mnie to można być na samą górę też.
Boże. O. No ostrożnie. Idzie nogi. Idzie spaść. A. Tutaj. O, tu jeszcze działo jest chyba całe. Ano, działo całe. Jolo. Patrzcie, całe działo. Się chyba kręci jeszcze. Nie, już nie, wyłamali. Patrzcie. A nic pod spodem nie ma. O, fajne, fajne. Fajne, powiem pani. Fajne rzeczy. No, uwaga. Daj ten telefon. O. Nie po takich rzeczach pani przychodziło. A tu chyba nie ma wejścia do tego nawet. Tu na pewno są jakieś przejścia, tylko trzeba by było ich poszukać. No to z parę godzin by zajęło. Tak. Ty coś. Dokładnie. Zajęłoby kupę czasu. Ciekawsze są bardziej w stronę Juraty, nie? No tak. Jeszcze raz się napotkałem, że takie... Gdzie masz takie mury, to są wszędzie okopy. Mhm. To akurat jest zasypane, nie? Ale tych okopów tutaj jest mnóstwo. Zarośnięte po prostu. Mnóstwo. Zarośnięte, zasypane. Chodźcie tutaj. Chodzimy. Idziemy, bo ten twój gofek zaraz tam się roztopi. Dobra. Jak ktoś jeszcze będzie, to się odezwa. Na razie.